Cześć, nazywam się Krzysztof Ignaczak, mam 42 lata i wykonywałem w swoim życiu najpiękniejszy zawód świata. Byłem siatkarzem. Krzyśku, możesz dokonać tylko jednej zmiany w swoim życiu, w swojej karierze. Co by to było? Nie puściłbym go Łasia do Włoch na noc. To bym mu powiedział, jakbym miał tą wiedzę, to na pewno bym się cofnął i powiedział, żeby przespali się i jechali rano, żeby nie jechali na noc. Nie wiem, a jeżeli bym nie mógł tego powiedzieć, to bym po prostu użył wszelkich moich jakichś mocy, nie wiem, wziąłbym go na imprezę, bym go zaprosił, nie wiem, cokolwiek. Jakbym nie mógł powiedzieć, to wymyśliłbym jakiś po prostu pretekst, żeby nie wsiedli i nie pojechali w tą podróż. Gdybyś miał na jeden dzień wejść w czyjeś buty, to czyje by to były buty? Teraz chyba taki gościu jest na topie, wiesz? Chyba wiesz, o kim mówię, MJ. Myślę, że chciałbym wejść w jego buty i poczuć, co czuł w tych momentach, kiedy był tym money tie playerem, czyli kiedy rzucał te najważniejsze punkty, tak? No bo wiadomo, że to jest kawał skurczybyka, ale oglądając ten materiał, to pokazuje, jak sportowiec może być zdeterminowany, jak może swoją osobowością wpływać na rozwój innych osób. I chciałbym poczuć tak właśnie, co on czuł, będąc jedną chyba, jak nie najpopularniejszą osobą na świecie. Podobno Netflix szykuje się do nakręcenia serialu o Ignaczaku. Nie, to za mały, za krótki tutaj, wiesz. Bo są inni lepsi, zdecydowanie. Gdybyś miał zrobić alternatywną karierę, to kim chciałbyś zostać? Pochodzę ze sportowej rodziny. Mama grała w piłkę ręczną, wujek grał w koszykówkę, zresztą dwukrotny mistrz Polski i z Górnikiem Wałbrzych, i z Resowią. Więc namawiał mnie mocno bardzo do tego, żeby grać w koszykówkę. Nie powiem, żeby była mi bliska, ale widziano gdzieś tam smykałkę w tym kierunku, że potrafiłem i gdzieś ta piłka wpadała do tego kosza. Wujek bardzo mocno ciągnął do tego, żebym był koszykarzem. I nie wiem, czy bym zrobił karierę, tak? Czy bym był dobrym koszykarzem, tak samo jak ta propozycja, wiesz, z futbolu amerykańskiego, gdzie facet mnie zobaczył, mówi, że chciałbym, żeby dostanę stypendium, żebym został. Byliśmy z reprezentacją i on mówi, no to zostań, dostaniesz od nas stypendium, będziesz studiował, wrócisz sobie do Polski. Ja mówię, ale stary, ale o czym ty do mnie gadasz? Przecież wy tutaj nie macie siatkówki, nie? A on mówi, ale stary, ja ci nie chcę do siatkówki. A ja mówię, a to co chcesz, żebym robił? A bo ty masz takie krótkie nóżki, grube i będziesz szybko biegał. I zrobimy z ciebie, to się chyba ta pozycja nazywa running backa, takiego, wiesz, że z tyłu biegający obrońca, tam łapie piłkę i szybko śmiga i tak dalej, i tak dalej. No był na naszych treningach, obserwował jakby grę moją na libero, więc obserwował, jak się poruszam na nogach, jak jestem sprawny, zwinny i tak dalej, i tak dalej. Taka propozycja, no więc wiesz, no też... No ciekawość pewnie jakaś tam pozostaje, czy faktycznie w ogóle bym się nadawał jako tam biały, biegający gość z piłką jajowatą w kasku i ochraniaczach, nie? To taka ciekawostka. Której swojej cechy najbardziej nie lubisz? Której? Łatwowierności. Jestem taki, że bardzo ufam ludziom. Z racji tego chyba, że ja jestem takim człowiekiem, który by nie skrzywdził ludzi, to ufam też ludziom, że nie chcą wyrządzić mi krzywdy i nieraz się przejechałem. Także ta łatwowierność to jest chyba moja taka cecha, którą powinienem jakoś zdystansować. Moja żona ma doskonale to opanowane. Nie nawiązuje kontaktu tak szybko, nie otwiera, bardziej właśnie obserwuje, wyczuwa ludzi. I nie wiąże jakby się z wszystkimi na zasadzie przyjaźni i wielkiej miłości. Natomiast ja jestem taki właśnie, że lubię poznawać ludzi, lubię być otwartą osobą kontaktową i przez to też no, parę razy po dupie dostałem. A jaka jest cecha, której absolutnie w sobie nie powinieneś zmieniać? Nie wiem, powinni ludzie ocenić, wiesz? Chyba poczucie humoru, może coś takiego, bo zawsze powtarzali mi ludzie, którzy ze mną siedzieli, że bije ode mnie dobra energia.
nie wiem, sam ocenisz na końcu, czy faktycznie tak jest, że ta energia jest rzeczywiście taka pozytywna, że jestem takim dawcą bardziej energetycznym, aniżeli biorcą i wampirem. Wampirem tylko jestem dla żony i spijam z niej energię, którą ona mi daje, żeby podzielić się z innymi ludźmi. Więc chyba ta energia taka wewnętrzna, życiowa, pozytywne podejście od pewnego momentu, jakby to myślenie i dawanie jakby radości i szczęścia innym, nie? W czym jesteś tak naprawdę zły? Do czego masz przysłowiowe dwie lewe ręce? W piłce nożnej. To byłem po prostu lewusem i to takim, że tylko... I nie byłem gruby, ale było zawsze na bramkę. I dzisiaj wiem, że każdy sport to wymaga ogromnej liczby poświęceń i minut, godzin, dni, miesięcy spędzonych nad pracą, nad sobą, bo wydawało mi się, że przecież takie proste jest granie w siatkówkę. Jak się mnie pytali, jak ty to robisz, to mi się wydawało, no po prostu robię to tak. A jak to odbierasz te piłki, no jak leci, no to tak, nie? No, ale jak skończyłem karierę sportową, zawodową, zacząłem się przyglądać innym dyscyplinom sportu. Zacząłem jeździć na nartach, gdzie do tej pory mi nie można było ze względu na kontrakty, bo był niebezpieczny sport, bardzo, bardzo inwazyjny, ale nie tylko związany z tym, że ja sobie mogę krzywdę zrobić, ale że ktoś mi może zrobić, więc mieliśmy zakazy w kontraktach uprawiania sportów ekstremalnych. Jednym są narty, więc jak nałożyłem te narty, a jeździłem na oślej łączce do tej pory na plastikowych nartkach i nałożyłem te profesjonalne narty i zacząłem zjeżdżać, to zdałem sobie dopiero olbrzymią sprawę, jak pędzący po 120 km goście na krawędziach muszą to robić perfekcyjnie i ile musieli spędzić godzin, żeby dojść do takiej perfekcji. A drugą dyscypliną był boks, gdzie wydawało mi się, że ci goście, co wychodzą w ringu, to po prostu machają łapami bez celu. No i któregoś trafi, no to tam wypadnie szczęka, zostanie znokautowany i tak dalej, i tak dalej. Jak poszedłem na boks, to nagle się okazało, że tu jest, wiesz, taktyka, podejście, że trzeba się ustawić do zawodnika, że analizują te wszystkie ruchy, skąd to się wszystko bierze. No i też wyszło, że to jestem bokserskim analfabetą. Więc denerwował mnie mój trener, bo ciągle dostawałem i wiesz, najgorsze było to, że czujesz chęć oddania, natomiast wiesz, że facet jest lepszy od ciebie i nie ma za bardzo jak. No, to też jakby nauczyło mnie pokory i tej ciekawości takiej właśnie w innych dyscyplinach sportu, że wydawało mi się, że będę po prostu, wiesz, no wezmę, nałożę rękawice i będę boksował, wezmę, nałożę narty i zjadę, bo przecież jestem Krzysztof Ignaczak. No nie, jestem analfabetą sportowym w innych dyscyplinach, moi drodzy państwo. Takie wspomnienie z dzieciństwa. Co ciebie przekonało do tego? Co skłoniło do tego, że zostałeś tym, kim zostałeś? Wspomnienie na pewno to, że tak jak powiedziałem, pochodzę ze sportowej rodziny. Miałem większe predyspozycje do tego, żeby zostać sportowcem, aniżeli lekarzem. I to myślę, że Każdy będzie wiedział, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, skoro tata był sportowcem, mama była sportowcem, wujek był sportowcem, no to nie mogłem zostać dentystą. Więc sport był na co dzień u mnie i jakby ten obraz życia rodziców dla dzieci jest taki naturalny, prawda? I teraz trochę może polecimy za daleko, ale pamiętajcie, że to jakby rodzice są pierwszym lekarzem kontaktu dla dzieciaków. Jak wy będziecie leżeć na kanapie z pilotem, to ten dzieciak też będzie leżał na kanapie z pilotem. Mój ojciec nie leżał, zabierał mnie na treningi, pokazywał mi. Wydawało mi się, że tak powinienem żyć w ten sposób, że uprawia się sport, że robi się różne ciekawe takie rzeczy. No i mnie ciągnęło bardzo do sportu. Akurat wybrałem dyscyplinę ze względu na tatę, bo tata później mnie prowadził jako pierwszy trener. Miał oczywiście ze mną przechlapane i nigdy nie życzę nikomu, żeby jego ojciec był jego trenerem, bo to są najgorsze z możliwych kombinacji. Natomiast no, dzięki niemu dotarłem do takiego chyba miejsca, w jakim byłem, że udało mi się dobrnąć do reprezentacji Polski. Ale mieliśmy po drodze ciężkie chwile, bo niejednokrotnie z zami wylatywałem z treningu, szedłem się poskarżyć mamie, ale ostro mnie tutaj gość traktował, nie? To na pewno nie była największa cena, jaką zapłaciłeś w swoim sporcie. A właśnie o taką największą cenę chciałbym cię zapytać.
No to widzisz, powiedziałem ci, to rodzina, tak? Kwestia jakby rozłąki z rodziną jest chyba tą kluczową rzeczą, którą najbardziej tracą jakby te momenty, chwile bycia ze sobą podczas tego, jak jesteś profesjonalnym siatkarzem czy profesjonalnym sportowcem i spędzasz 300 dni poza domem, wiesz, 65 tylko w domu, to ta rozłąka, uciekają ci momenty, kiedy twoje dziecko pierwszy raz zaczyna chodzić, kiedy ktoś uczy je jeździć na rowerze zamiast ciebie. To są rzeczy, których już mi nikt nie odda. I często ludzie nie rozumieją jakby poświęcenia sportowca dla reprezentacji, dla wyższych celów. Potrafią tylko i wyłącznie gdzieś tam rzucić jakimś hejtem i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedzą, co za tym stoi, tak? Bo widzicie tylko i wyłącznie gotowy obraz, biało-czerwony trykot, fajny żel zrobiony i tak dalej, i tak dalej. Ale jak do tego doszło, w jakiej formie psychofizycznej znajduje się ten człowiek, to tak na dobrą sprawę my nigdy nie jesteśmy w stanie tego określić, jakie targają o nim, załóżmy, emocje. Nie czytałem, ale właśnie muszę się zebrać do biografii Agassiego, gdzie tam podobno jest określenie, jak on stoi i czuł się samotny w tłumie ludzi po tym, jak zerwał z Brooke Shields i jakie targały nim emocje, tak? I wielokrotnie jest tak, że my nie wiemy, jakie emocje mają przededniu sportowcy, czy nie zmarł mu czasem ojciec, czy jakaś niestracona została jakaś najbliższa osoba. To są te poświęcenia, które no, wiemy i za które płacimy, czyli ta rodzina i najbliżsi, według mojej oceny. To zostając przy rodzinie, czego możesz się nauczyć od swoich dzieci? Dobre pytanie. Tak, wydawało mi się, że to ja ich powinienem uczyć, ale skoro one mają mnie czegoś nauczyć, Sebastian by pewnie mógł mnie nauczyć logicznego podejścia do kilku aspektów jakby i dedukcji, bo w tym jest doskonały, świetnie to robi, a córa Dominika pewnie mogłaby mnie nauczyć umiejętności zdobywania niepopularności, tylko takiego bardziej przyjaciół. Wiesz, nie wiem, czy dobrze to o tym mówię, ale ona fenomenalnie łączy ze sobą ludzi, wiesz, i to jest jej takie duże, że ma ogromne serducho i jest mega kochaną osobą. To myślę, że podpatrując, powinienem się tego jeszcze od nich uczyć. Jak się objawia u ciebie duży stres, zdenerwowanie? Jak poznać? Wiesz co, na początku robię się czerwony. Wyskakują mi po prostu różne kolory na mojej twarzy. Jak się tak już mocno stresowałem przed jakimiś meczami i tak dalej, to nie spałem. Po prostu rozgrywałem ileś meczów już do przodu i ileś wariantów po prostu przyjętych w tak zwanej wizualizacji, bo to tak się fajnie w fachowym języku nazywa, to wizualizowałem sobie te spotkania i niejednokrotnie po prostu nieprzespane noce, gdzieś tam właśnie z tego powodu, że kurczę, jak te oczekiwania, nie mogę zawieść ludzi, nie mogę, ale to wynikało z mojego jakby perfekcjonizmu, z którym musiałem sobie poradzić i powalczyć. Jak pokonałem perfekcjonizm dzięki Raulowi Lozano, który powiedział, że on nie oczekuje ode mnie, żebym był w 100% idealny, że są statystyki, one mówią, że każdy z ludzi popełnia błędy, zawodnicy popełniają błędy i on akceptuje jakąś tam liczbę błędów, to trochę uwolniło moją głowę bardziej i pozwoliło mi na większy, szybszy rozwój od tego perfekcjonizmu, który nas goni. Tak? Ja nie potrafiłem się na przykład cieszyć sam z dobrze wykonanych elementów, tylko zawsze przesuwałem swoją barierę i ścieżkę do przodu, ale no każdy z nas ma swoje limity i w pewnym momencie ich nie przesuniesz i wtedy dopada cię taka frustracja i te nerwy takie, które temu wszystkiemu towarzyszą. No i to się tak gdzieś tam zapętlało, ale mówię, to dzięki Raulowi Lozano zaczęło się pomału gdzieś tam zmieniać, więc te nerwy też
później zaczęły puszczać. Im większe masz doświadczenie, im lepiej jesteś przygotowany, tych nerwów oczywiście jest zdecydowanie mniej. Ale zawsze są te znaki zapytania do pierwszego gwizdka, czy jesteś dobrze przygotowany, gdzieś tam sobie te pytania zadajesz. I te nerwy wewnętrzne są, to czujesz, takie ogólne podniecenie, taki stan euforii, ale takiego wewnętrznego trochę dygotania i takiej niepewności, tak, do pierwszego gwizdka, bo później jak już jest pierwszy gwizdek sędziego, to już jakby adrenalina jest taki wyrzut adrenaliny, że zapominasz o wszystkim i to idzie z automatu, budzą się instynkty czysto zwierzęce, to co wypracowałeś na treningu, po prostu to się dzieje i już nie myślisz, już nie ma dookoła niczego innego, nie ma tych myśli, tylko po prostu jest czyste, stricte działanie. Czy jest jakaś dziedzina życia, czy jest jakaś strona, z której jeszcze igły nie znamy? Nie wiem. Chciałbym, żeby była jakaś jeszcze taka nieodkryta dziedzina. Może malarstwo. Może, nie wiem, aktorstwo. Nie wiem. Zawsze miałem parcie na szkło, to mi podkreślali ludzie, że mam gdzieś tam parcie na szkło, więc może gdzieś mi jakiś reżyser zauważy, zagram w jakąś rolę i będę w tym autentyczny. Nie wiem, ostatnio gdzieś tam wpadł mi, przeglądałem i tak patrzę na Netflixie, mówię, nie wierzę. Cantona? Jest po prostu serial z Ericiem Cantoną, który już troszkę inaczej wygląda, starszy pan, ale ogląda się serial bardzo przyjemnie. Eric świetnie gra, według mojej oceny, oczywiście mojej oceny, no bo wiadomo, że ja się nie znam na kunszcie aktorskim, więc to może oceniłby ktoś inny, ale według mojej oceny fajnie się ogląda jego grę i mówię, no jest, myślę, że dużo, dużo, dużo przestrzeni jeszcze do odkrycia. Mam nadzieję, że będę mógł zostać dziadkiem i będę mógł odkrywać tutaj różnego rodzaju swoje i rozpieszczać dzieci tak jak każdy dziadek. Jaka jest twoja grzeszna przyjemność? Guilty pleasure. Grzeszna? Jeść. Ja już uwielbiam jeść. Mógłbym jeść, ale wiem, że jedzenie to też trzeba stosować z umiarem, ale lubię sobie podjadać. Nie jestem akurat słodki, jestem bardziej słony, czyli tutaj bardziej idę w stronę słonecznika, orzechów i takich tam różnych rzeczy, tak? Ale lubię podjadać. No i kulinaria, tak? Ogólnie. Kuchnia włoska, sam lubię gotować jakieś dania dla siebie. Oczywiście moja małżonka fenomenalnie gotuje, więc tutaj jakby, kochanie, zostajemy, nie to, żebym się tutaj zapisywał jako kucharz, ale nie umrę z głodu, też sobie potrafię coś tam dobrego ugotować. Trzy najważniejsze przedmioty. Przedmioty? W tym momencie dla mnie? No chyba jak dla każdego to telefon komórkowy, bo tych telefonów komórkowych teraz nie sposób spamiętać. I trochę jestem na siebie zły i wściekły, że jednak ten mózg troszkę w innym trybie pracuje. Nie wiem, kiedyś pamiętało się dużo więcej numerów, kiedyś pamiętało się numery, nie wiem, do swoich znajomych, no bo były numery stacjonarne, więc trzeba było zanotować, albo zapisać, albo zapamiętać. Teraz z ilości tych numerów no nie byłbym w stanie przy 1500 kontaktach zapamiętać wszystkich numerów, więc na pewno telefon komórkowy. Myślę, że rzeczy. Zegarek pewnie, bo przydałoby się wiedzieć godzinę, chociaż jak mam telefon, to już nie muszę mieć zegarka. Samochód, bo środek lokomocji. I co jeszcze? Trzeciego nie wiem. Nie wiem, co ci teraz wymyślić, nie będę wymyślał. Nie mam potrzeby jakiejś takiej, żeby mieć coś najbliżej siebie. Nie? To zostaniemy przy tym telefonie. Trzy najważniejsze apki na nim, z których korzystasz najczęściej. Social media, no oczywiście. I to człowiek też z kolei się łapie. Ja to się śmieję, teraz i tak podkreślam. Zawsze mówię, kiedyś były krzyżówki. Nie? Ja jestem z tej jeszcze daty, gdzie pamiętało się krzyżówki. Było mnóstwo gazet, jak się szło do toalety. Były takie gazetniki, tak, wybierałeś, przeczytałeś sobie gazetkę, odkładałeś i wychodziłeś. Dzisiaj do toalety ludzie się zapuszczają, giną praktycznie na 40, od pół godziny do 45 minut, przeglądając od góry do dołu wszystko, co tylko jest możliwe, tak?
Więc to jest duży, duży problem, chyba mi się wydaje, społeczny dzisiaj, bo goście nie mogą wstać, bo później mrówki idą, nie? Więc ja się śmieję, że jak było kiedyś, to rozwiązywałeś krzyżówkę, jak na pięć haseł nie znałeś odpowiedzi, to zamykałeś i wychodzimy, bo krzyżóweczkę zostawić trzeba na inny moment. I trzy aplikacje, no to tak jak mówię, no myślę, że media społecznościowe na pewno będą jedną z nich. Kalkulator do liczenia. To jest też aplikacja, której używam, i parkometr, taki, gdzie używam, jak gdzie, żeby zaparkować na szybko, to parkuję. Czyli mamy media społecznościowe, parkometr i kalkulator. Trzy najważniejsze kontakty w telefonie? A, to będzie do żony, to jest, mam w ulubionych, do mojego syna i do taty. Kontakt w telefonie, o którego nigdy byśmy cię nie podejrzewali. To musielibyśmy teraz przeglądać całą listę. Do kogo taki mam kontakt, do kogo byście mnie nie podejrzewali? Nie wiem, to, czy to ma być najsławniejsza osoba, czy teraz aktualnie to groomer. Czyli to też się musiałem dowiedzieć, kto to jest, bo myślałem, że to jest jakieś w ogóle nazwisko gościa, a to się okazało, że to jest fryzjer psi, bo jestem szczęśliwym posiadaczem nowego członka rodziny i akurat no, potrzebowaliśmy usługi, jaką jest strzyżenie naszego pupila, więc pewnie mnie nie podejrzewaliście, ale taki numer posiadam, nie? Ostatni wysłany SMS do? Do kolegi biznesowo. Na którą godzinę się umówimy na spotkanie po wywiadzie. Jak już jestem w Warszawie, także tych spotkań jest dosyć dużo. Ostatni odebrany SMS od? Od niego. czy przyjdę i o której będę? No, to takie bardzo ludzkie, bardzo, bardzo przyziemne rzeczy. Nie? Najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek o sobie przeczytałeś czy usłyszałeś? Nie wiem, a ty wiesz jakąś? Ja tu tylko pytam. Ciężko powiedzieć, tak? Z perspektywy czasu musiałbym po prostu się głęboko zastanowić, a teraz nie mamy chyba tyle czasu, żeby trzymać tutaj naszych widzów w niepewności. Jak sobie przypomnę kiedyś, co takiego napisali, to idźmy dalej. Umiesz powiedzieć, co z tobą będzie, co będziesz robił za 10 lat? Mam sprecyzowane jasno cele. I chciałbym odpoczywać w tak zwanych ciepłych krajach, wachlując się liściem od palmy, spożywając dobrego rodzaju napoje i ciesząc mój wzrok pięknym widokiem oceanu i, że tak powiem, plaży. I do tego dążę, tak? Śmieję się trochę, ale pracuję biznesowo dosyć mocno teraz po to, żeby za chwilę można było z tego wszystkiego korzystać, cieszyć się życiem, ale mam taką misję do spełnienia. Chciałbym dla młodych ludzi coś zostawić po sobie i ja tworzę taki program Szyjemy Sport na Miarę, gdzie łączymy rodziców i dzieci i tam się świetnie bawimy. My pokazujemy jakby ścieżkę do tego, że ten sport może być fajny, przyjemny. Tutaj wspólnie z Czarkiem Trybańskim i Marcinem Lijewskim po prostu zarażamy ludzi tym sportem, tak? Rodzicom pokazujemy, że te 20 lat temu, jak było się fajnym i rzucało się dobrze do kosza i kopało i tak dalej, to po 20 lat spędzone na kanapie robi dużą różnicę. Że teraz trzeba się coś tam zrobić i poruszać. Natomiast dzieciaki, patrząc na rodziców, którzy tam się męczą z nimi, to po pierwsze spędzają super ze sobą czas, a po drugie właśnie dostają od nas dawkę taką sportu w pigułce i mogą wybrać sobie dyscyplinę sportu, z którą chciałyby się na dłuższy czas związać. I mam nadzieję, że z tych dzieciaków, z którymi tam gdzieś pracujemy, i z tego programu całego wyjdzie coś takiego większego, fajnego, ogólnopolskiego. Staram się, żeby to właśnie się rozrastało. Już trzeci rok pracujemy nad tym programem i robimy coraz więcej miast, więc mam nadzieję, że ten program będzie się rozrastał, a później przekażemy to kolejnym sportowcom, którzy będą kontynuować tą drogę, bo wiadomo, że my będziemy się z wiekiem tylko starzeć i będziemy tylko piękni, ale już nie będziemy młodzi.
Moje następne pytanie było, czy wiesz, co będzie z tobą za 30 lat, ale ten plan z Palemką brzmi jak plan. No wiesz, to jest taki plan, no zobaczymy. Ja myślę, że będę rozpieszczał moje wnuki, tak? Chciałbym sobie móc pozwolić mieć, nie wiem, 3-4 lokalizacje, na które będę latał i będę zabierał tam właśnie wnuki, żeby je rozpieszczać, no bo dziadkowie są po to, żeby te wnuki rozpieszczać i tak też będę czynił, jak na dobrego dziadka przystało. Ale tak mówię, no myślę, że to też mi się znudzić może, prawda, bo to też nic nie robienie, to też boli, prawda, i przekonaliśmy się chyba wszyscy na kwarantannie, że te 2 miesiące takiego spędzania czasu w domu, to dało nam świadomość tego, że jednak czujemy się potrzebni społecznie, żeby tam coś robić i działać, więc mam kilka pomysłów, które myślę, że będę realizował, a za 30 lat, bo ja mam teraz 40, będę miał 70, Emeryt, typowy emeryt. Igła, teraz pytanie, nie ukrywam, moje ulubione. Myślę, że każdy człowiek powinien sobie na nie odpowiedzieć w którymś momencie swojego życia. Dajesz. Co byś powiedział sobie młodemu? Słuchaj starszych. Wiesz dlaczego? Dlatego, że miałem w swoim otoczeniu wspaniałych ludzi, których nie doceniałem. Charakter mój był tak jakby zadziorny, że wydawało mi się, że oni nie chcą dla mnie dobrze, że oni chcą mi po prostu źle doradzić, tak? Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że oni chcieli po prostu pokazać mi trochę drogę na skróty. Jakby mając za sobą ilość doświadczeń, ileś zdarzeń, które wydarzyły się i bliźniaczo podobnych do tych, które miałem, to służyli mi radą, żeby po prostu pokazać ten skrót, żebym osiągnął może szybciej to, co powinienem osiągnąć, tak, żeby skrócić ten czas dojścia do, nie wiem, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, do reprezentacji, do zrealizowania jakichkolwiek swoich celów. I dzisiaj już wiem i rozumiem, wracając jakby pamięcią do tego, co się tam wydarzyło, w których momentach, jak na przykład zaatakowałem, bo jeszcze wtedy atakowałem, nie wiem, czy wiesz, to na samym początku to jeszcze człowiek skakał i próbował atakować, że dobrze, żeby tam środowisko siatkarskie nie pomyślało sobie, że atakowałem nie wiadomo jak mocno, ale dawali mi jakieś tam wskazówki, a zrób to tak, ale ja mówię, a co on tam się zna, jak on tam nic nie osiągnął, ja tutaj Krzysztof Ignaczak będę najlepszy na świecie, bo taki oczywiście miałem charakter i tak myślałem, że prędzej czy później będę najlepszy na świecie, ale oni pokazywali mi, że i mówili, że myśmy już to przeszli, myśmy ileś tych akcji już za sobą mieli, tak, czyli de facto tysiące zagrań więcej, lata praktyki więcej, bo to byli ode mnie starsi ludzie, którzy mieli po 27, po 30 lat, więc tych zdarzeń w ich życiu było dużo, dużo więcej, a patrząc i widząc mój potencjał, chcieli wyciągnąć do mnie rękę i powiedzieć, ale Krzysztof nie wierzył, musiał się przekonać jakby sam na własnej skórze, idąc i popełniając tam te błędy i faktycznie później siadałem i tak mówię, mieli rację. Nie, ale to, mówię, taki przekorny charakter, więc słuchać starszych, którzy służą nam dobrą radą. Jaką ocenę w szkolnej skali wystawiłbyś sobie za sportową karierę? 8? Zaraz, w szkolnej skali. 1,6. A, 1,6. No, bo ja myślałem, że 1,10 idziemy ze skalą, ale faktycznie w szkole tylko do 6 jest. To chyba bym sobie dał 4. Zostawiam jeszcze, bo miałem dużo do zrobienia, dużo więcej do zrobienia. Przede wszystkim chyba brakuje mi medalu Igrzysk Olimpijskich, tak? I byłem 3-krotnie na Igrzyskach i zaprzepaściłem tam szansę. Chyba w 3. razem byliśmy najbliżej tego, żeby i w ogóle jako drużyna byliśmy najbardziej uważani, że jesteśmy ogromnym potencjałem w 2012 roku. I tego mi brakuje, tak? Tak, nie czuję się w tym momencie, jakbym miał powiedzieć, czy jestem spełnionym sportowcem, to na pewno się nie czuję takim spełnionym sportowcem, nie? Do końca. Więc za tą karierę to bym sobie tak dał 4, bo można było, wydaje mi się, że wycisnąć z tego jeszcze więcej, nie? A jaką ocenę dałbyś sobie za ten wywiad? A. Szkolna skala. Szkolna skala? Nie wiem. 6 bym sobie dał. Zajebisty byłem. Na pewno bije od ciebie dobra energia, potwierdzam. Krzysztof Ignaczak, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, cześć.